Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na przedstawienie przygotowane przez TAT Nasza Klasa. Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu Pańki Ignacego Krasickiego. Ten poeta starał się poprzez swoją twórczość zwrócić uwagę na łomność ludzkiego charakteru. Chciał też, aby polski naród przebudził się z letargu i niemocy, ponieważ nasza ojczyzna potrzebowała mądrych i pełnych zapału do pracy obywateli. Oto bajki, malarze, ptaszki w klatce oraz chłopi pilotów w naszej autorskiej interpretacji. Dwaj portretów malarze, słynęli przed laty, Piotr dobry, a ubogi. Jan zły, a bogaty. Piotr malował wybornie, a Gut go uciskał. Jan za to źle robił, więcej jednak zyskał. Dlaczego szlok tak różny mieli ci malarze? Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze. Autor zastanawiał się nad ludzką naturą i do wniosków pewnych doszedł. Posłuchał rozmów, jakie toczyli dwaj panowie, wnuk i dziadek. Potem sprawę przemyślał i tak napisał. Czegoż płaczesz, staremu mówił czyżyk młody? Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzą, rzekł stary. Przeto ci wybaczę, Jan był wolny dziś w klatce i dlatego płaczę. Jakie myśli przyszły do głowy, gdy filozof świat oceniać zaczął? Trudno się dziwić, że w świecie zwierząt i w prostocie i naiwności dostrzegł nadzieję. Czasem mądre księgi nie wystarczą, ale trzeba spojrzeć na proste i uczciwe życie. To wszystko posiadał, co bardzo wiele myślał, więcej jeszcze gadał. Dowiedział się o drugim, który na wsi mieszkał, nie omieszkał. I kolegą odwiedzieć i od niego się dowiedzieć, to umiał i skąd była ta jego nauka. Znalazł chłopa nieuka, bo i czytać nie umiał, a bym książek nie miał. O nie miał, a chłop śmiech, moje księgi rzekł, wszystkie na dworze. Wół, co orze, sposobił je do prący, uczy cierpliwości. Pszczoła, pilności. Koń, jak być gręcznym. Pies, jak wiernym i wdzięcznym. A sroka, co na płocie ustawicznie krzeczy, jak lepiej milczyć, niż gadać nic do rzeczy. Polaków patriotyzmu, dostrzegania piękna w prostocie. I do tej pory nic się nie zmieniło. Obserwuj świat, ucz się od mądrzejszych, nie dać prostym człowiekiem. Taką naukę dziś rozumiemy i w przyszłości do niej stosować się będziemy. To uwaga. Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami był dla Państwa przyjemnością.